No i w dzisiejszym odcinku skupię się tylko i wyłącznie na tym drzewku. Jest to drzewko mandarynki. Takie drzewko, które powinno trafić do sadu i z którego mandarynki trafiają na nasz stół. Drzewko dotarło do mnie w zeszłym roku jako pierwsze drzewko takie pojedyncze testowe i było wtedy obwieszone owocami. Dostałem je dosłownie chyba pod koniec października i najadłem się trochę tych mandarynek. Były pyszne i soczyste, niczym smakiem nie ustępowały tym mandarynkom, które kupujemy w sklepie. Także było ich dość sporo, chyba z 1,5 kg. No i ogólnie wiedziałem, że tak się to skończy, bo nie miałem jeszcze warunków do przechowania tego drzewka, bo szklarnia dopiero w budowie. I zimowałem je w takich dość katorżniczych warunkach, ale z drugiej strony był to eksperyment. Warunki, w których było zimowane, no to cała zima, bez dogrzewania w pomieszczeniu takim magazynowym, no trochę słońca wpadało przez szybę, jeżeli to słońce w ogóle było, ale temperatura wahała się, powiem wam, że od 3-4 stopni, może do 7 czasami. No tak przez większą część zimy właśnie było. Mandarynki są dość wytrzymałe, z tym, że jeżeli będzie tak chłodno w zimę i to przez długi okres czasu, to się to odbije na spóźnieniu właśnie w kwitnieniu, owocowaniu, co może się niekorzystnie w ogóle na całym roku odbić. Wiedziałem, że tak będzie, bo jeszcze nie miałem dobrych warunków, ale drzewko mi posłuży jako baza do tego, co będzie w przyszłości. Ale zobaczcie tutaj obok, to są właśnie drzewka, które niedawno przyjechały z Włoch i jak one pięknie wyglądają, no tak, tam były inne warunki, nie tak jak u mnie, no i drzewka są gotowe do kwitnienia, już odbijają po zimie, ale te muszę z nim coś po prostu zrobić. Tak w ogóle to Was witam, bo się jeszcze nie przywitałem. No i za chwilę biorę sekator do ręki, będę robił grube cięcie. Drzewka cytrusowe lubią cięcie, a ja chcę właśnie z tego drzewka mieć większe drzewko w przyszłości, dlatego ten rok pójdzie na straty i spróbuję go tak poprzycinać, żeby w przyszłości stworzyło jeszcze wyższą koronę. Zauważcie, że jest tutaj gęstwina drobnych patyczków jeden na drugim, także usunę chyba stąd 80% co najmniej i zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak już powiedziałem, drzewka lubią przecinanie i zaraz po przycięciu powinno intensywnie ruszyć z miejsca. Jest tu parę jakichś biednych pąków kwiatowych, no ale na to nie liczę w tym roku. Będzie się liczył przyszły rok, czyli w tym roku pracujemy nad bazą, a w przyszłym roku zobaczymy, co z tego będzie. Liczę też, że w tym roku bardzo ładnie odbije i się rozrośnie. Zobaczcie, że ona już zaczyna, bo jest wiosna. No i właśnie to jest najlepszy okres na przycinanie. Właśnie okolice marzec, kwiecień, no w moim przypadku jest już prawie maj, no ale drzewko jeszcze nie wystartowało, także mogę zabierać się za cięcie. Każde drzewko przycinam inaczej, trzeba sobie po prostu wyobrazić, jak ma wyglądać. Także te małe gałązki w przyszłości będą grubymi gałązkami. No i nie będę pokazywał tego krok po kroku, bo nie ma sensu. W każdym drzewku się to inaczej ten zabieg wykonuje, inaczej się go przycina. Tutaj zrobię to po swojemu, pokażę Wam po prostu efekt końcowy. Także biorę się za sekator, lecę z tą robotą. Może coś się z tego uda ukorzenić w gruncie, ale nie będę tu odkładów powietrznych zakładał, jest tu za wielki gąszcz. Za mało czasu na to, na taką zabawę, także nic, tylko brać sekator do ręki i jazda z tym cięciem. No i akcja zakończona, także spadło przynajmniej 50% gałązek. Zobaczymy, co tam czas przyniesie, także obserwujcie kanał i sami zobaczycie, jakie to będzie miało efekty. Czy takie obcięcie procentuje, czy nie? Zobaczymy. Myślę, że za jakieś parę miesięcy pokażę Wam to drzewko i zobaczymy, jak będzie wyglądało. W dzisiejszym odcinku to już tyle, także dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrypcji z dzwoneczkiem, no bo inaczej się nie dowiecie, jak się losy drzewka potoczyły. I zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Cześć, na razisko!